Cześć i czołem, mamy dzisiaj mały falstart, witam was serdecznie. Tomek Ruszewski, pan winyl. Dzisiaj pogadamy sobie trochę o kupowaniu płyt winylowych przez internet. Wczoraj Grzegorz, którego pozdrawiam serdecznie, miał problem, właśnie kupił sobie płytę w Hiszpanii. Dotarła ona do niego i niestety nie było to to. Ale zanim przejdziemy, to coś z mojej kolekcji. Płyta, dzień dobry Maciej, płyta Paul Simon Graceland w natarciu, Boy in the Bubble, oto jest kawałek, który leci za nami. Na tej płycie znajdują się same przeboje, jak widzicie to jest oryginalna płyta, no się nie widzicie, mówię wam, to jest oryginalne wydanie. Cześć, witam pana Arkadiusza. Tutaj mamy, cześć Mirosław, tutaj mamy oryginalne wydanie. Widzicie, okładka jest troszeczkę sfatygowana, ale to nic, muzyczka jest piękna i gra cudnie. Tak, Mirosław, przepraszam, to Mirosław wczoraj miał problem właśnie z hiszpańskim nabytkiem, który okazał się nie taki. Wiecie co, mnie to poruszyło dosyć, bo czasami mnie również się zdarzało, aha, czekajcie, muszę pokazać, że jest kawa, bo się okazuje, że robimy kawę z panem winylem bez kawy, także no, cześć Anna. Także kilka, cześć Michał, o kurczę, super, że jesteście, ja nie mogę, wiecie jak mi to rajtuje w ogóle, tak naprawdę to ja czekam cały wtorek, żeby była już środa i cały czwartek, żeby już był piątek, żeby móc z wami pogadać chwilę. Cześć Marcin, smacznej kawy, no wszystkim życzymy smacznej kawy, jeśli dobrze pamiętam, Marcin jest Holandii, także Holandia, Niemcy, pozdrawiam Polskę, Polska, mam nadzieję, pozdrawiam Holandię i Niemcy. Zanim przejdziemy do głównego wątku, czyli kupowania płyt winylowych przez internet, to mamy tutaj kilka takich organizacyjnych rzeczy. Dwa tygodnie mnie nie będzie, będę we Francji z przyjaciółmi, jedziemy sobie na winobranie, pozrywać trochę winogron, zarobić trochę hajsu dodatkowego, co jest jak najbardziej fajne. Gdzieś tam pod Paryżem będziemy wypinać nasze muskuły, napinać, aby nosić te winogronka na winko, które potem będziecie sobie gdzieś tam spijać. Może coś przywiozę z tej Francji i będzie do wykrania jakaś butelczyna szampana nędzna francuskiego. Kochani, także nie będzie mnie przez dwa tygodnie. Rozesłałem maile, zrobiłem tam zawiadomienia. Jeszcze będę pisał do was wszystkich maile w związku. No właśnie, Michał pisze, że winobranie jest świetna sprawa, super przygoda. No, ja już po 40, ale zachciałoby się jeszcze studenckiego wypadu jakiegoś takiego ze znajomymi, więc jedziemy w wesołym gronie na 10 dni tak naprawdę pozrywać sobie trochę. O, Michał był dwukrotnie. No to fajnie, cieszę się. No myślę, że to fajna przygoda, w szczególności, że znajomi byli tam już w zeszłym roku i kilka lat wcześniej, więc temat obgadany. Dobra, jeszcze raz sobie tutaj łyknę kawy, moi drodzy. Witam was serdecznie, już teraz oficjalnie, Tomek Olszewski, pan winyl, winylowo.tv, winylowo.com. Blog www.panwinyl.pl. Mam takie do was taką prośbę tak naprawdę, bo zależy mi na tym, żebyśmy nasza grupa się powiększała, bo będziemy tutaj poruszać bardzo ciekawe wątki i na pewno wszystkie osoby, które są kolekcjonerami płyt i miłośnikami muzyki i brzmienia będą mogły korzystać z tego, o czym my tutaj sobie gadamy. Dlatego jeśli jesteście na ok z tym, żeby szernąć taką kawę z panem winylem, jeśli wam ten przypadł do gustu odcinek, to jak najbardziej zachęcam do szerowania i komentowania, bo z tych komentarzy ciekawe rzeczy wynikają. Także też zachęcam, od września jak wrócę z Francji, rozpoczniemy działalność nowej grupy, ona już istnieje,
Już widzę, już tam mamy jedną osobę czy dwie już zapisane do grupy. Cześć Norbert, także winylowi strażnicy muzycznej galaktyki. To jest taka grupa zamknięta, do której tylko będą mogły się dostać osoby, które widziały którąś kawę z panem winylem. Także winylowi strażnicy muzycznej galaktyki, warto do tej grupy się przyłączyć. Ona będzie ekskluzywną grupą, która będzie skoncentrowana na dobrych wydaniach winylowych, poszukiwaniu takich wydań, nie tylko nowych, ale i starych, testowania ich. Mam nadzieję, że już przyszły, właśnie nie mam nadziei, mam taki plan, żeby wejść w kooperację z jakimś konkretnym sklepem, mam tutaj któryś na myśli, do tego, żebyśmy mogli testować niektóre wydania na porządnym sprzęcie, sprawdzać jakość i mam nadzieję, że tutaj się uda nam dogadać z naprawdę fajnym salonem. No, zobaczymy jak to tam pójdzie. Wrzesień się zapowiada naprawdę od... Mirosław biedny ma zapalenie żołądka, nie może pić kawy. Mirosław, ja zapiję za ciebie. Także na zdrowie. Także ta grupa to będzie takie miejsce również połączona z blogiem panwinyl.pl i z kanałem na YouTubie. Czyli taki cały koncept mam tutaj tego, abyśmy to fajnie tutaj rozwinęli jaką taką w pełnym słowa znaczeniu kulturę słuchania płyt winylowych, tak? Bo jest o czym gadać, jest o czym pisać. Ja tutaj, moi drodzy, jak wam pokazywałem, poczyniam mnóstwo notatek na ten temat, także jednych i drugich na różnych tutaj, przepraszam, tutaj bałagan zrobiłem od razu. Na różnych tutaj kartkach to wszystko są notatki, uwagi na temat tego, na temat w ogóle winyli. A teraz przejdźmy do tematu odcinka, jakim jest kupowanie płyt przez internet. Jest z nami Mirosław, który wczoraj miał właśnie problem. Próbowałem, mam nadzieję, Mirek, że pomogłem ci jakoś go tam chociaż trochę rozwiązać. Chociaż sprawy nie są łatwe. Moi drodzy, jeśli jeszcze kupowanie płyty w Polsce to jest tak naprawdę nie jest żaden problem i możemy łatwo rozwiązać takie sprawy za pomocą tam Allegro czy nawet po prostu obowiązującego prawa, to już gorzej, kiedy sprowadzimy sobie płyty z innego kraju Unii Europejskiej lub w ogóle spoza Unii. Więc ja, żeby nie być takim po prostu gościem, który wymyśla sobie odpowiedzi na trudne pytania i to napisałem do mojej pani prawnik, która opiekuje się winylowo.com z firmy Goldwin i pani Anna zgodziła się odpowiedzieć na pytania. Więc jeśli macie konsumenckie pytania, możecie mi je zadać. Ja już część wypisałem do pani Anny z firmy prawniczej, która nam pomoże ustalić po prostu kanon zachowań względem nieuczciwych sprzedawców. Nawet wiecie co, może ja przedstawię to od strony sprzedawcy, to może wam to coś powie. Czasami po prostu przy wielkiej ilości płyt ich takiego, że tak powiem, brzydko przemiału, bo w sklepie to jednak trochę tego idzie, czasami wydarzają się jakieś pomyłki. Nie zakładajcie od razu, że coś jak dostajecie, to ktoś was od razu oszukał. Mirek wczoraj naprawdę nerwy go poniosły. Ja to rozumiem, bo jak się wydaje pieniądze, więc Mirek wydał pieniądze, dostał nie to co trzeba, dostał inne wydanie, chciał Hansę, a dostał Ariolę i od razu wystawił negatywny komentarz i tak dalej. Mirku, mam nadzieję, że nie masz za złe, że przytaczam twoją sytuację, ale to jest... Pamiętajcie, że po drugiej stronie też są ludzie, którzy operują ilościami też czasami i wiele tych kontaktów i wiele zamówień. Warto spokojnie podejść. Dostajemy nie to, co zamówili. Zakładamy po prostu, że jest to niezgodne z opisem. Wtedy po prostu piszemy: halo, panie kolego, zamawiałem to, a dostałem to. Niezgodne jest to z opisem. Chcę płytę zwrócić i po prostu proszę pokryć mi koszt zwrotu. I tak powinno to przebiegać. Kontakt, czy kupujemy na Discog zazwyczaj, czy przez innego rodzaju strony, to jest, co powiem tak, jeśli kupujemy bezpośrednio w jakiegoś sklepu, to jak moim zdaniem bezpieczniej niż przez eBay, Allegro i Discogsa.
Chyba, że znamy po prostu, że to jest po prostu sklep, który wiemy, że istnieje w sieci też i nie jest to jakiś prywatny sprzedawca. Dużo jest ludzi, którzy nachapali się płyt z różnych źródeł i próbują je sprzedać po prostu, żeby wykorzystać. Tutaj wrócimy do sprawy Mirka. Gościu zapewniał, że to wydanie Hansa i atrakcyjna niższa cena, czyli on wiedział, że to nie jest to, co chce. Tutaj no, można po tych poszlakach wnioskować, że facet po prostu chciał cię naciągnąć. Całe szczęście kupowałeś przez, płaciłeś przez PayPal i Discogs, portale, które, narzędzia, które posiadają ochronę konsumenta i dzięki temu, że płaciłeś przez PayPal, możesz po prostu zablokować na koncie gościa te pieniądze i one na pewno do ciebie wrócą, jeśli sprawa zostanie gdzieś tam nierozstrzygnięta. Także płacenie PayPalem już jest bezpieczne, kupowanie na eBayu jest bezpieczne, z Allegro bywa różnie, z tego co wiem, ale ja sam nie używam Allegro, ani tam nie sprzedaję, ani tam nie kupuję. Kilka razy się sparzyłem samym jakby podejściem firmy Allegro do zawieranych transakcji, więc mnie to odrzuciło jako sprzedającego i później jako kupującego. Szukam płyt gdzie indziej, tam gdzie jest bezpieczniej. Na chwilę obecną od wielu lat nie korzystam, więc nie wiem, wy musicie napisać swoje doświadczenia z firmą Allegro i z kupowaniem i sprzedawaniem tam, i sprzedawcami. Chciałbym uniknąć zarzucania po prostu, że ten czy tamten to złodziej i oszust. Skupmy się na takich rzeczach, jak raczej uniknąć właśnie nieprzyjemnych sytuacji. Jeśli chodzi o kupowanie z USA, panie Arkadiuszu, to ja tutaj też bym sugerował ostrożność i sprawdzenie możliwie jak najwięcej opinii na temat sprzedającego czy sklepu. Dużo rzeczy może się wydarzyć po drodze. To już jest mankament po prostu długodystansowej wysyłki. I tutaj na to nie ma po prostu reguły. Kupowanie z Japonii, ze Stanów, z Kanady, z krajów afrykańskich, z Rosji i zawsze się wiąże z podwyższonym ryzykiem, nawet jeśli wybierzemy najbardziej super opcję wysyłkową. Okazuje się, że przemiały paczek, jakie wychodzą na sortowniach jakichś tam, są tak ogromne, że w pewnym momencie już nikt tego nie kontroluje, czy na lotniskach, czy przy takich dużych transportach, więc sugeruję kupowanie jak najbliżej, no jeśli się nie da jak najbliżej, to już trzeba po prostu się liczyć z pewnym ryzykiem, no i brać to na klatę, tak? W większości przypadków, podejrzewam, w 95% wszystko jest cacy, gorzej z tymi 5%. Jeśli chodzi o kupowanie w Polsce płyt na Allegro od niewiadomych sprzedawców lub bardzo okazyjnie, ta okazja... To tak jest w ogóle chyba w prawie polskim, że ogólnie takie bardzo okazyjne ceny powinny być, żeby na przykład, czy nie jest coś skradzionego źródła. Prawo polskie mówi o tym, że tutaj można, żeby nie być posądzony o paserstwo, trzeba powiedzieć, czy ta okazja nie jest naprawdę taka creepy okazja, która właściwie może nosić znamiona, że pochodzi z przestępstwa. Dlaczego o tym mówię? Bo często jest to wyznacznikiem, taka super okazja jest wyznacznikiem, że coś jest nie tak, no nie? Ja pamiętam kiedyś, przyznaję, po latach teraz kupiłem na licytacji płytę, pierwsze wydanie Led Zeppelin, okazała się to po prostu zwykła reedycja, a cieszyłem się jak dziecko i sam nie doczytałem i potem musiałem się wstydzić i nie miałem do kogo nawet mieć pretensji. Wydawało mi się to po prostu niemożliwe, że kupiłem coś wartego 1000 funtów za tam 40. Dopiero później się poszedłem po rozum do głowy. Widzicie, w emocjach robimy różne głupie rzeczy, dlatego otrzymujemy płytę, która jest nie taka, nie mówię już połamana czy jakaś, bo to jest zupełnie inny kontekst. O to też pytałem naszą panią prawniczkę, która mam nadzieję już niedługo nam odpowie na nasze pytania. Ale ktoś ewidentnie... no właśnie, panie Jakubiuszu, tak jest, no nie ma niektórych bliżej i trzeba zaryzykować. Pozwolę sobie wyknąć kawki, bo mnie... Także co zrobić z tym, z taką płytą? No,
Już wspomniałem, że PayPal nam pomaga, eBay nam pomaga, Discord nam pomaga, ale summa summarum, jak to trzeba zrobić, to wygląda w taki sposób, że jeżeli otrzymujemy towar, który się nie jest zgodny z opisem, to za odsyłkę, za odesłanie tego koszt pokrywa sprzedający, tak? Mamy też 14-dniowe prawo rękojmi i tutaj uwaga, płyty winylowe, które są zafoliowane i dostajecie, ja też pytałem panią prawniczkę o to, mam nadzieję, że uzyskam na to odpowiedź. Prawo rękojmi dotyczy tego, że po prostu coś wraca do sprzedawcy w nienaruszonym stanie, czyli w takim, jak zostało wysłane. Więc jeśli jest folia i jest zafoliowana płyta, to później, w momencie, w którym ona jest już rozfoliowana, prawdopodobnie to prawo już nie obowiązuje. Ale wysłałem to pani Anny z firmy Goldwin prawniczej, która się opiekuje moją firmą, wysłałem zapytanie i mam nadzieję, że już niebawem otrzymam też odpowiedź na to dokładnie, jak jest z tym zwrotem. A co z płytami używanymi? Na te wszystkie pytania, po prostu zadałem to pytanie pani prawniczce, czekamy na odpowiedzi. Cały artykuł szykuję w tej chwili na bloga panwinyl.pl, dlatego jeśli macie jakieś pytania, wypiszcie swoje pytania dotyczące konkretnych sytuacji, rozmyjemy te wszystkie niejasne sytuacje i ogólnie wskażemy kroki prawne, jakie możemy podejmować względem czy nieuczciwych sprzedawców, czy też tak naprawdę po czyjej stronie jest racja, kto ma jakie prawo. Bo to bardzo często jest przyczynkiem wielu bardzo brzydkich zachowań, konsumenckich również. Ja doświadczyłem takich jako sprzedawca, byłem atakowany, byłem wyzywany od oszustów tylko przez pomyłkę i czasami nie moją, a samego dostawcy. Bywało tak, że pan Arkadiusz jest tutaj przykładem tego, że zamówił płytę kolorową, innego koloru. Ja wysłałem zamówienie, podając dokładnie kod kreskowy, numer z kodu kreskowego, co ja potrzebuję. Dostawca wysłał dokładnie taką samą płytę, tyle że innego koloru. I później mieliśmy problem, co z tym zrobić, bo ja zamawiam w Anglii, pan Arkadiusz chciał coś innego. Umówiliśmy się, dogadaliśmy się co do tego, że w sumie ten kolor też może być, chociaż nie o ten chodziło. I tutaj nie z mojej winy. Tutaj pan Arkadiusz pisze, ale dalej powinna być opcja reklamacji, bo płyta może być uszkodzona, a nie dowiemy się tego zanim jej nie otworzymy, ani z tym już będzie problem, bo sklep może nam zarzucić zniszczenie. Powiedzmy tak, panie Arkadiuszu, zależy od człowieka, który po prostu jest po drugiej stronie, tak? Jeśli znamy swoje prawo, wiemy, że nie zniszczyliśmy płyty, piszemy o tym sprzedawcy, że płyta przyjechała uszkodzona. U mnie nie ma najmniejszego problemu, tutaj Roberta pozdrawiam, który właśnie taką sytuację miał. Kupił Chrisa Cornella, wszystko cacy, płyta zafoliowana dojechała i ryśnięta jedna strona, zajeżdża na pierwszy utwór, nie da się odsłuchać. Mówię od razu, Robert, przesyłaj mi to z powrotem, ja to akurat mam tą płytę jeszcze, swój egzemplarz, oddaję swój egzemplarz, biorę to do siebie i załatwiam sobie sprawę z dostawcą. I tu nie powinno być najmniejszego problemu, jeśli sprzedawca kręci, że ty mogłeś, sugeruję tobie, że to ty jesteś za to odpowiedzialny, to myślę, że to byłyby moje pierwsze i ostatnie zakupy w takim sklepie. W tej chwili moim zdaniem jest taka konkurencja na rynku, że trzeba być ostatnim złamasem i w ogóle mieć nie po kolei w głowie, żeby próbować manewrować klienta w maliny po to tylko, żeby oszczędzić sobie, nie wiem, 20 czy 30 zł, ile tej tam marży może być. Więc moi drodzy, nieuczciwy sprzedawca jest naprawdę upierdliwy. Dobrego sprzedawcę poznacie po mnie, czyli zawsze jestem skory do rozmowy, do tego co się stało, jak to się stało. Tutaj jeszcze pan Arkadiusz pisze, że raz mi się sklep bez problemu przyjął moją reklamację, gorzej może być ze sklepami za granicą. Sklepy za granicą tutaj się prawdopodobnie nawet chyba mogą lepiej zachowywać niż te w Polsce ze względu na może trochę inną kulturę jednak.
zależy jeszcze w którym kraju. Dobra, w Polsce mam zazwyczaj dobre doświadczenia z polskimi sklepami i załatwianiem sprawy. Szczególnie z małymi sklepami, gdzie znam sprzedawców i przez lata się to, tych sprzedawców poznało i różnych sklepów, więc gramofonia, nie gramofonia, tylko winylownia z Krystianem, zawsze mam super, potrzebuję płytę, nie ma żadnego problemu z niczym. Także tam chłopaki też świetną robotę robią. Dziękuję Norbert za to, że jestem świetną firmą, mimo tego, że jeszcze nie zakupowywałeś u mnie, to zapraszam. Zapisz się na newsletter, dostaniesz 10% zniżki. Jak każdy, kto się zapisze na newsletter na winylowo.com, dostaje 10% zniżki na pierwsze zakupy. Warto, bo ja piszę te newslettery, także jutro wychodzi nowy newsletter ode mnie, także zapisujcie się, jeśli jeszcze macie okazję. Którą mamy godzinę? O rany, rozgadałem się strasznie. Dobra, to wideo, ten live nie zakładał, że znajdziemy odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania względem wysyłek i kupowania w Polsce i za granicą przez internet. Myślę, że to jest bardzo ważny temat i jeszcze raz proszę, abyście... Tu jeszcze pan... Panie Norbercie, zmierzam Bauhausa zakupić, tam jest Joel Case'owy, również CD, nie pamiętam, musiałbym sprawdzić, to później proszę jeszcze do mnie na prywatnym napisać, co mam tam sprawdzić. Więc będę kończył już, bo dzisiaj się rozgadałem, ale jeszcze raz proszę o wpisywanie waszych jakby sugestii czy pytań, to zadamy je naszej pani prawniczce i zbudujemy taką bazę odpowiedzi, pytań i odpowiedzi na temat kupowania płyt za granicą i w Polsce, używanych i nowych, także jeśli macie jakieś doświadczenia, to też możecie je opisać, wyciągniemy z tego jakąś kwintesencję i stworzę taki po prostu post oparty po prostu o wypowiedzi pani prawniczki, o to jak to wygląda, a także nasze doświadczenia. Także serdecznie wam dziękuję za uwagę dzisiaj, dobrej środy życzę. Jeszcze raz pysznej kawki, przyjemnego słuchania płyt winylowych, dobrego dnia w pracy i po pracy. Pan Winyl pozdrawia, zapraszam oczywiście na winylowo.com, wczoraj sporo fajnych nowości dodałem, też sprawdzajcie tą zakładkę kolekcję, pracuję nad tym, żeby dla waszej wygody kapele były poukładane właśnie, znaczy żeby płyty były poukładane kapelami, więc takie próbuję zrobić taką kolekcję klasycznych rzeczy, też możecie do mnie pisać w tym office@winylowo.com, jeśli możecie zasugerować klasyczne kapele artystów, którzy powinni się znaleźć w zakładce kolekcje klasyczne. No, to trzymajcie się, dobrego wszystkiego, cześć i czołem, pozdróweczka.